Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dobry, moje nazwisko Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Dzisiaj chcemy porozmawiać z mieszkańcami na temat komunikacji, a dokładnie jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w historii Gliwic. Mam tu na myśli drugą trasę średnicową, która w przyszłym miesiącu ma zostać oddana do użytku. Jest to inwestycja tyleż potrzebna, co bardzo kontrowersyjna. W trakcie dyskusji nad jej możliwym przebiegiem dużo mówiło się o jej wpływie na centrum miasta. Tymczasem największe negatywne efekty obserwowane są nie w Śródmieściu, ale tu, gdzie właśnie się w tej chwili znajdujemy. To jest osiedle Beldona, znajdujemy się na ulicy Franciszkańskiej. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć kanion, w jaki się tutaj utworzył. Spróbujemy dzisiaj porozmawiać z mieszkańcami na temat tego, jakim się żyje dosłownie w cieniu ekranów dźwiękochłonnych. Zapraszam. Mieszka tutaj Pani w pobliżu, tak? Tak. Obserwuje Pani tą budowę drogowej trasy średnicowej, te ekrany 9-metrowe, które tu powstają. Co Pani o tym myśli? No jest to jedna wielka po prostu pomyłka, bo ludzie mają problemy, żeby z dojściem do szkoły dla dzieci. Zabierają w ogóle wszystko. Zamiast plac zabaw zrobić i pieniądze jakoś normalnie wydać, to oni po prostu budują autostrady i na tym tylko pieniądze polegają, żeby wydawać. Ekrany powstały, żeby tutaj zabezpieczyć przed hałasem, ale za to, jak widzimy, słońce. Światło po prostu, w domu jest ciemno, zimno przede wszystkim i no w ogóle nam się to nie podoba. Znaczy ogólnie mi też mieszkańcom, z kim nie rozmawiam, to wszyscy są po prostu za tym, żeby jakoś inaczej mogli białe zrobić, przezroczyste czy coś takiego innego po prostu i żeby to w miarę inaczej wyglądało. Ciężko dzieciom ze sportowej przechodzić tam będzie, bo one mają daleko ze sportowej tam do szkoły. Także muszą się cofać prawie 2 kilometry, a zima wiadomo jak ten i czy tam śnieżyca, to będzie im ciężko, nie? No, a tak wiadomo jak tu widać, to jest masakra, to wygląda jak w więzieniu po prostu. Człowiek się czuje jakby nie wiadomo ten, jakby był odcięty od świata. Były widoki za oknem, teraz to już tylko ten zielony ekran. Tak, teraz tutaj było tak fajnie, kiedyś taka łąka, piękne drzewa, wszystko, a teraz to już jest... szarość, że taka szarość i no, ciężko, powiem szczerze, że człowiek był przyzwyczajony, że tu było zielono, było fajnie, a teraz to, no, jak widać, szaro, brzydko, ponuro. No. Czyli generalnie dzielnica, która, nie oszukujmy się, nie ma może najlepszej sławy, raczej na tym nie zyska jeszcze. Nie, teraz dopiero straci jeszcze, tak. Dożyja, nazywana jest Trójkątem, jak wszyscy wiadomo wiedzą, no, ale ja tu mieszkam 21 lat i jakoś ja tutaj nigdy nie miałam problemu z nikim, także, no, a teraz jest, no, jak jest. No. Na początku, kiedy tutaj budowali, to wszystko, no, było troszeczkę problemów, natomiast ja nie jestem kierowcą, kierowcy by się mogli tutaj bardziej wypowiedzieć chyba na ten temat, ale nie ma, no, raczej było tak fajnie wszystko zorganizowane, że nie ma najgorzej, natomiast trasa jeszcze jest nieotwarta, ale zabezpieczyli nas, także myślę, że nie będzie najgorzej. Ale jest w porządku, nie było żadnych takich problemów, żeby... Czy jakieś uciążliwości przy budowie? Nie, no na pewno były tutaj odgłosy, lekkie takie trzęsienia tutaj, bo te budynki raczej są popękane, ale nie było żadnych takich ciężkich, takich jakichś, nie wiem, przeżyć, żebyśmy jakieś traumy przeżyły. Nie, absolutnie, wszystko w porządku. Rozmawialiśmy tutaj z jedną panią, która narzekała, że te ekrany tutaj zabierają całe światło, w mieszkaniach jest ciemno, zimno. Pani jak to odbiera? To znaczy, no na pewno też to ma minusy swoje, ale no nie można też tak patrzeć na to. No jednak tutaj miasto tego wymagało. Szczerze mówiąc, ruch jest, natężenie jest, samochodów jest coraz bardziej więcej. I jednak tego wymagało, żeby jednak ta trasa była tutaj rozbudowana. No, to znaczy, no nie ma naprawdę, no nie ma co narzekać, nie jest najgorzej, naprawdę. Dla nas to jest na pewno, dla kierowców, bo ja nie jeżdżę samochodem, ale mąż, jest to na pewno duże jest ułatwienie będzie dla kierowców różnych i tych międzynarodowych, tych naszych tutaj krajowych.
A ta sytuacja z przedostawaniem się, bo do tej pory przejście tam do ulicy Beldona to nie był duży problem, no teraz trzeba obchodzić tutaj przez wiadukty? Trzeba, ale to nie są takie uciążliwe aż sprawy, naprawdę, to się można przyzwyczaić. No, ja oczywiście przez cały czas gdzieś tam dochodzę, gdzieś chodzę, gdzieś na piechotę biegam i dojeżdżam, także dla mnie osobiście to nie ma żadnego problemu. Dzieci trochę narzekały oczywiście, ale teraz w tej chwili jest wszystko w porządku. Generalnie korzyści przeważają nad tymi plusami ujemnymi, tak zwanymi. Tak, są korzyści. No, ci, którzy tutaj mieszkają od dawna, no to na pewno będą tu dalej mieszkać. Natomiast no, młodzi chwilowo, przypuśćmy, mieszkają, jak będą chcieli, bo to są małe mieszkania, no to wiadomo, że ktoś będzie chciał gdzieś tam się przeprowadzić, ale no nie ma. No, są minusy i plusy. Natomiast najgorzej tutaj, ja tutaj nie widzę, żeby był tutaj najgorzej, szczerze mówiąc. Także jest w porządku, jest w porządku. I nie narzekamy. Wiadukt łączący ulicę Franciszkańską i Robotniczą, na którym się w tej chwili znajdujemy, wyrasta na swego rodzaju centrum dzielnicy Beldona. To jedna, praktycznie jedyna droga przejścia pomiędzy dwiema stronami osiedla rozdzielonymi drogą trasą średnicową. Z tego też powodu jest to jedno z ulubionych miejsc dla osób, które stale śledzą postępy przy budowie. Obserwował pan tutaj, widzę, przebieg budowy. Na początku, bo tutaj mieszkam niedaleko. Jak pan się odnosi do tej inwestycji? Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Poza wszystkimi protestami, które się tutaj do tej pory odbywały, uważam, że decyzja była słuszna i to jest to miejsce, w którym to powinno być. Z paru prostych przyczyn. Jest to stara pradolina Kłodniczy i wszelkie ciągi komunikacyjne zawsze biegły wzdłuż rzeki. Dlatego proste, że tak to jest, zostało zlokalizowane, po prostu w naturalny sposób. Ciekawostka jest tylko taka, bo tutaj bardzo długo walczyli w tym miejscu właśnie z wodą, po ulewach, po deszczach, do tego stopnia, że nawet kaczki pływały. Co jeszcze mogę powiedzieć, ale jakoś sobie poradzili, bo po tych ostatnich deszczach widzę, że to jest wszystko dobrze zdrenowane. Ciekaw jestem, czy ten termin grudniowy jest dotrzymany, tam odbiory na pewno będą później. Bo szkoda pieniędzy. Wszyscy za to płacimy. A dlaczego mówię o protestach? Parę lat temu jest tutaj ulica Beldona, która została całkowicie zmodernizowana. Nad Kłodnicą postawiono zupełnie nowy most. Czegoś takiego ja nie widziałem. Obrazki święte, procesje w oknach, świeczki, cuda nie widzę. A ludziom nie dość, że poszerzono ulicę, zrobiono podjazdy do domu, wybrukowano, to jeszcze krzawy posadzono. I się skończyło. Także trudno jest przeciętne społeczeństwo przekonać do dobrych rzeczy. A jak pan ocenia ten efekt, no już prawie końcowy, z tymi ekranami? Czy to jednak nie zaburza tutaj tej harmonii, tej dzielnicy? Proszę pana, DTS-ka jest budowana od 10 lat. Ja chyba lepiej. Jak pan pojedzie w tamtą stronę do Katowic, to pan zobaczy. W Chorzowie pod samymi blokami są te ekrany postawione. Nikt nie narzeka. Po prostu taki jest dzisiejszy świat. Chcemy mieć cicho, spokojnie, proszę bardzo. Współpracuję tylko tym lokatorom tam na rogu Hutniczej przy rondzie, bo oni rzeczywiście pod samymi domami, oknami mają te ekrany, ale te domy były budowane 20 parę lat temu, szkielety stały przez 10 lat. I tak się zastanawiałem, a dyskusja o DTS już wtedy była. Dlaczego tego nie rozebrano, nie przeniesiono gdzie indziej? Można po prostu zobaczyć, jak ja tutaj mieszkam. Wie pan, ile ja już tu łez wylałam. Po prostu tu będą zielone te ekrany na dole. To jest po prostu, ja, człowiek, mamy swoje lata i większość, 90% dnia spędzamy w kuchni, prawda? No akurat mi się tak składa, że wszystkie, całe nasze mieszkanie, które ma prawie 70 metrów, to trzy pokoje i ta kuchnia, to jest cały ten róg, który właśnie jest objęty tutaj tym ekranem. Na razie jest tylko konstrukcja, ale dosłownie za kilka dni to pani będzie zamurowana dosłownie. Oczywiście, dlatego dziwi mnie bardzo, ale po prostu też rozumiem ludzi, którym to nie przeszkadza, jeżeli ich to nie dotyczy. To nazywali nas oszołomami, w ogóle bardzo różne były opinie o nas, ale dlatego, że ich to bezpośrednio nie dotyczy. No jest to przykre, że no nie wyobrażamy sobie, mąż pracuje tyle lat w budownictwie, bo ma 75 lat i 61 lat pracy
I zawsze mnie zapewniał, wie pan, że jest niemożliwe, żeby po prostu dać zieloną ścianę przed oknami. Zawsze mi mówił, nie martw się, bo przecież mogliśmy sprzedać to mieszkanie i gdzieś się wyprowadzić. Ale mówił, jest to niemożliwe, żaden projektant nie zaprojektuje w ten sposób ekran przed ten. A jednak się okazało, że jest wszystko możliwe, czyli u nas jest wszystko możliwe. Tak. Na początku była w ogóle chyba taki plan, żeby tu ten blok cały zburzyć, wypłacić państwu jakieś odszkodowania? To znaczy my, wie pan, my... Nie chodzi o zburzenie, to szkoda nawet takiego ładnego budynku zburzyć, bo przecież ten budynek mógłby być wykorzystany na budynek jakiejś użyteczności publicznej, prawda? Przecież tutaj mogły być jakieś po prostu jakieś biura, które pracują określoną ilość godzin, które ludzie przychodzą do pracy i nie spędzają dnia tak, jak my mieszkańcy spędzamy ten dzień w tym lokalu. Mogą nawet docenić łatwość dojazdu. Oczywiście, że tak. Także to szkoda takiego ładnego budynku, tylko że to nie jest budynek w tej chwili do zamieszkania. I my byśmy dzisiaj poszli i zdajemy sobie tę sprawę z tego, bo był taki moment, że mąż myślał, że przeniesiemy się gdzieś. No poszlibyśmy na moment działkę, tam na Sikorniku mieszkaliśmy kiedyś i myślałam o tym Sikorniku, ale teraz wartość tego mieszkania, no to przecież spadła o połowę za to mieszkanie, które kiedyś miało swoją wartość, to ja nawet M3 bym nie kupiła, bo na Sikorniku, czy w ogóle gdzie indziej, dlatego że no kto mi tutaj kupi takie mieszkanie z taką ścianą ze wszystkich pomieszczeń, bo to nie jest tylko, żebym jedno pomieszczenie, ale ja po prostu mam całość mieszkania obtoczona tym ekranem. No mąż mówi tak, całe życie bardzo uczciwie pracuje, zresztą no dzisiaj go nie ma, bo też jest w pracy, mimo swojego wieku. I mówi, całe życie tak uczciwie pracowałem i mówi, pracuję. I mówi, i ludzie siedzą w więzieniach, siedzi w więzieniu za coś, prawda? Popełnił jakieś przestępstwo, zrobił coś niedobrego, siedzi w więzieniu. Ale ja, mówi, za swoją uczciwą pracę, żebym siedział za żywota w więzieniu do końca życia, bo przecież jak mam, ja mam prawie, bo za rok mam 70 lat, mąż ma 75. To nie jest wiek, żebyśmy się w tej chwili gdzieś przenosili. To są nasze po prostu ostatnie lata tutaj. I za tym murem będziemy je spędzać. Znajdujemy się dokładnie po drugiej stronie drogowej trasy Sielnicowej w stosunku do miejsca, z którego rozpoczęliśmy nasz spacer po osiedlu Beldona. Dojście tutaj zajęło nam dobrych kilka minut z uwagi na to, że musieliśmy dojść na wiadukt i z powrotem tutaj. Rozumiemy pretensje mieszkańców, którzy muszą tą drogę pokonywać codziennie, choćby po to, żeby dojść na przystanek autobusowy czy do sklepu. Wszystko zostało po drugiej stronie i to wszystko. Dojazd oczywiście lepszy będzie jeszcze, bo jeszcze nie jest. I teraz jak chce pan dojść na przystanek do sklepu, to trzeba nadkładać te kilkaset metrów. Tak, no najwygodniej to jest raz w tygodniu robić zakupy do marketu dużego. Pojechać, w ogóle po gazetę ile teraz, no to pół godziny jak ja czasu stracę. Dokładnie tyle potrzebuję. Tak, bo tutaj cała ta część tutaj teraz została praktycznie bez komunikacji miejskiej też. Tak, i komunikacji, kiosku nie ma. Gazety to pan nie kupi. Na przykład. Ja nie mówię o innych rzeczach. Rozumiem, jest taki się zrobił podział, rozumiem, dzielnicy na dwie części i nagle się okazuje, że ta jedna część jest bardziej, że tak powiem, zasobna w pewne usługi, a ta druga część, tutaj mniejsza, została pozbawiona zresztą tych rzeczy. W tym bardziej, że tam chyba będzie lepiej, bo i ten przetarg na ten monitoring mieszkańcy wskazali, że trzeba ogłosić, prawda, tam, także bezpieczniej będzie, przypuszczam, bo to znana jako trójkąt bermudzki, prawda, więc będzie lepiej chyba tam, a u nas będzie gorzej. I to wszystko, ale wtedy się nic nie poradzimy na to. Dobrze. To już ja, bo ja tu mieszkałem, potem się wyprowadziłem, potem znowu się sprowadziłem, a że trasa taki przebieg będzie miała, bo ja osobiście wiedziałem w 79 roku. Miałem w ręku plan, ten wstępny plan taki techniczny. No. Miał pan czas, że tak rozumiem, się przyzwyczaić już do tego? Nie, przyzwyczaić to się nie przyzwyczaiłem, tylko że no, pogodziłem się w pewnym sensie, bo narzekanie tu nic nie pomoże. Tylko tu też z tym będzie problem, niech duża ulewa będzie i energii raptem zabraknie. Zalani jesteśmy kompletnie. Pompy muszą pracować 24 godziny na dobę. Tak jak robią pod wydziałem mechanicznym. Tam od 80 roku mniej więcej ten budynek został na użytku. Też pompy pracują dzień i noc. Takie stosunki wodne mamy.
tragicznie, bo budynki się walą, w mieszkaniach sufity pękają i któregoś dnia się naprawdę obudzimy, to będziemy mieli naprawdę sufit na głowie, nie? A są też dzieci, na to nie popatrzyli. Zabrali im to, co mieli tutaj, boisko, wszystko i po prostu dzieci nie mają gdzie grać. A na terenie, tam gdzie mieszkamy, na Cecylii, nie ma warunków, żeby się dzieci bawiły. W piaskownicy nie ma, śmietniki stoją, no jak to się mówi, no jak na slumsach, no. A komunikacyjnie, bo teraz nagle dzielnica została na dwie części podzielona, do przystanków daleka droga nagle się okazuje jest? Nie jest. Najgorzej ma siostra tutaj z Królewskiej Tamy, żeby dostać się do sklepu, do przedszkola ogółem, nie? Bo musi dużo przejść, żeby ten zaprowadzić dziecko. No ale tak nie jest tragicznie, na razie, bo jeszcze nie jest otwarte, nie? Póki jeszcze droga nie jest oddana do ruchu, wciąż można teoretycznie próbować się przez nią przedostać. Niektórzy mieszkańcy, jak widać, próbują z tej okazji korzystać. Jak będzie za miesiąc, gdy w tym miejscu będą jeździć samochody? Tego na razie nie sposób przewidzieć. Z tego miejsca kończymy już nasz dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który wyemitujemy już za tydzień o stałej porze. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.